Cześć, witam, z tej strony Artemax, a to jest pierwszy odcinek serii Zagrajmy w Pokémon wersja Emerald. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu. Zacznijmy więc przygodę. Tak, mam tu zapisaną jedną grę, ale usunę ją i damy po prostu new game. Co mnie najbardziej będzie denerwować w tym let's playu, no to fakt, że nie będę mógł używać spacji, żeby przyspieszyć czas. Tylko będę wam pokazywać wszystko po kolei. A więc zaczynamy naszą historię. Cześć, przepraszam, że musisz czekać. Witam w świecie Pokémonów. Nazywam się Birch, ale wszyscy nazywają mnie profesorem Pokémonów. To nazywamy Pokémonami. Ten świat jest zamieszkany przez stwory znane Pokémonami. My ludzie żyjemy wraz z Pokémonami. Jako naszymi przyjaciółmi i czasami jako pomocnikami w pracy. Czasami również zbieramy się i walczymy. Jednak ponieważ jednak mimo tego, że jesteśmy tak blisko do Pokémonów, nie wiemy o nich wszystkiego. Tak naprawdę jest wiele sekretów związanych z Pokémonami. Żeby poznać wszystkie tajemnice Pokémonów, prowadziłem swoje badania. To właśnie robię. A ty jesteś chłopcem czy dziewczynką? Chłopcem jestem, no pewnie. A, nie nacisnę. Boy. Jak się nazywasz? Okej, zróbmy tak. Lower. Tre. Będzie. A, tak więc Artle. W porządku. Jesteś Artle, który prowadza się do mojego miasta domowego, Little Root. Teraz to rozumiem. Okej, jesteś gotowy? Twoja własna przygoda zaraz się rozwinie. Zabierz ze sobą odwagę i wskocz do świata Pokémonów, gdzie marzenia, podróże i przyjaźń czekają. Będę czekać na ciebie później. Przyjdź i spotkaj się ze mną w Pokémon Labie. Tak, wiozą nas w ciężarówce na pace. Też może być, no cóż. Zaraz się i tak. Okej, zatrzymaliśmy się. Jest tu coś ciekawego? Na pudle jest logo Pokémonów. To jest firma Pokémonowa, która przynosi i dostarcza rzeczy. I nasze miasteczko. Mama! Artle, jesteśmy tutaj, kochanie. To dla ciebie musiało być męczące, jadąc z wszystkimi naszymi rzeczami z tyłu. To jest Little Root Town. Jak ci się podoba? To jest nasz nowy dom. Tego nie do końca rozumiem. Masz swój własny pokój, Artle. Let's go inside. Wejdźmy do środka. Hurra, mam swój własny pokój, zawsze o tym marzyłem. Widzisz, Artle? Tutaj też jest ładnie. Pokémony z firmy przewozowej robią dla nas robią całą pracę i sprzątają także. Twój pokój jest u góry, idź go sprawdź. Tata kupił ci nowy zegar, żeby zaznaczyć to, że się tu wprowadziliśmy. Nie zapomnij, żeby go ustawić. Okej. O, co mam? Nintendo. Tu jest zegar, dobra, na razie do zegara nie idę. Co mam w komputerze? Potion. Jest, Potion. Znowu nie zobaczyłem, która godzina jest, jak zaczynałem, więc powiedzmy 33 minus 5 minut, 28, czyli do 43. Jeszcze 10 minut powiedzmy. Ustawmy zegarek. Ustawię godzinę, jaka jest u mnie, czyli jest to 13:33. Pierwsza. 30. No, 3. Może być. Tak, to jest dokładny czas. Mama, cześć. Jak ci się podoba twój nowy pokój? To dobrze. Wszystko jest czysto. Skończyli wnosić rzeczy na dół również. Powinieneś sprawdzić, że wszystko jest na twoim biurku. Tu jest jakaś książka, o co to jest? Notebook. Adventure Rule Number 1. Okej. Dobra. Nic ciekawego.
Artle, Artle! Chodź szybko! Biegnę, mamo, biegnę, nie widzisz? Zobacz, to gym w Petalburg. Może czata będzie pokazane. Przenosimy wam ten raport z przodu Petalburg gymu. A, skończyło się. Myślę, że tata tam był, ale nie zobaczyliśmy go. Too bad. O tak, jeden z twoich przyjaciół twojego taty mieszka w mieście, nazywa się profesor Birch. Mieszka zaraz obok, więc powinieneś go zobaczyć. Powinieneś się z nim spotkać i się zapoznać, o właśnie. A, dużo gadania na początku. Ale później się to rozkręci, tak myślę. Czego pani chce? Ja do pani córki, nie do pani. O, witaj, a ty jesteś? Tak, myślę. A, jesteś Artle, nasz nowy sąsiad. Cześć! Mamy córkę, mniej więcej w tym samym wieku co ty. Córka była bardzo podekscytowana, że będzie miała nowego przyjaciela. Oj, będzie miała przyjaciela. Nasza córka jest u góry, tak myślę. No, chyba jej nie ma. Chyba, że się schowała w pokebolu. Nie. Puh! Kim ty jesteś? A, jesteś Artle. Dzisiaj się wprowadziłeś. Nazywam się May. Miło mi cię poznać. Mam marzenie zostać przyjaciółmi z Pokemonami na całym świecie. Słyszałem o tobie, Artle, od mojego taty, profesora Bircza. Miałem nadzieję, że będziesz miły. Albo ładny. I że możemy być przyjaciółmi. Albo nie tylko. Właśnie cię poznałem, Artle. Ale śmieszne. O nie, zapomniałam. Miałam pomóc tacie złapać dzikie Pokemony. Do zobaczenia później. No, to narka. Ty masz którą godzinę? Tą samą. Zegarek co ustaw. Skoro on poszedł, pogadamy z grubaskiem. Jeśli używasz komputera, możesz zostawiać swoje itemy i Pokemony. Moc nauki jest niesamowita. A ty? Profesor Birch spędza dnie w swoim laboratorium, studiuje i potem wychodzi, żeby robić więcej badań. Kiedy on spędza czas w domu? Ha, nigdy. Ale go tu nie ma. Profesor Birch jest na fieldwork. Czyli go tu nie ma. O, pozwól mi ci wytłumaczyć, co to jest fieldwork. Ja tego nie będę tłumaczył, bo chyba każdy wie, co to jest praca w polu. Znaczy, badania na zewnątrz. Chodźmy zobaczyć, czy gdzieś tam jest. Chyba wiem, jakiego startowego Pokemona wybiorę, ale wam pozwolę napisać, jaki team powinienem używać. Czyli wybierzcie 6 Pokemonów, które powinienem złapać i używać. Pomóż mi! No. Cześć ty! Ty tam! Proszę, pomóż! W mojej torbie są pokebole. A nie mogę wziąć wszystkich? Tak, chcę wziąć Mudkipa. Tak sobie obzdurałem, że wezmę Mudkipa i Mudkipem będę grał jako swoim głównym Pokemonem. No cóż, tak też się zdarza. Idź, Mudkip! No tak, dużo mamy ataków, więc tackle. Wow! Okej. Okay. Ta. Jeszcze mnie pozbaw ataku, kiedy jestem za mocny. Teraz się zrobi śmiesznie, dopiero zobaczycie. Jak on mi będzie cały czas pomniejszał mój atak. Jeszcze sobie nie trafię, bo po co? No! Krytyk, proszę, dajcie krytyka. No, krytyk. No kurde! Patrzcie, ostatni strzał teraz pewnie będzie krytykiem. Cały czas rzucam okiem na zegarek. Jeszcze trochę. Ha, wygrałem pierwszą bitwę, hura! Fiu! Byłem w wysokiej trawie, studiowałem dzikie Pokemony, kiedy naskoczył na mnie. Ocaliłeś mnie. Dzięki wielkie. Och! Cześć, jesteś Artle! No, cześć! W końcu. To nie jest miejsce na pogawędki, więc chodźmy do Pokemon Laba. Okej. Okay. Dobra. Więc Artle, słyszałem dużo o tobie, od twojego ojca. Słyszałem, że nie masz swojego własnego Pokemona. Ale po tym, co zobaczyłem, jako o walce,
to było piękne. Wiecie, ja tłumaczę po swojemu, no ale tu mniej więcej o to chodzi. Zgaduję, że masz krew swojego ojca w swoich żyłach. Och tak, jako podziękowanie za uratowanie mnie, chciałbym, żebyś miał tego Pokemona, którego wybrałeś wcześniej. Artle dostał Mudkipa. Hurro! Damy mu nickname. Jak coś, to później można zmienić. Żabol. Ho. No, później trzeba będzie to zmienić, bo on się zmienia. Ewoluuje. Żabolut. U. Jeśli będziesz pracować nad Pokemonem i zdobędziesz doświadczenie, myślę, że osiągniesz, że będziesz bardzo dobrym trenerem. Moje dziecko, Mei, również uczy się o Pokemonach podczas pomagania mi. Czy nie sądzisz, że to byłaby dobry pomysł, żeby iść zobaczyć Mei? Tak, a czemu nie? Mogę się z nią spotkać. Świetnie, Mei powinna być szczęśliwa również. Niech Mei cię nauczy, jak być trenerem. A ja nie potrzebuję jej pomocy wcale. Okej. Teraz moja mamusia powinna mi dać... nie dała mi. Czyli do miasta idziemy, wiecie, na piechotę. Pokemon! Żabolut! To jest... facet! Ha! Czyli się udało! Timid Nature Mate at level 5. Oops, water moves in a pinch. Okej. Ja bym chętnie go potrenował trochę, zanim się zobaczę z Mei. O, spacja. Wybaczcie. Chciałbym go potrenować tak, żeby zaczął znać jakieś specjalne ataki, bo to się na pewno przyda. Mam naprawdę nadzieję, że Mei wybrała Torchika, a nie Treko. Chociaż pewnie, znając moje szczęście, wzięła Treko. Bo jeśli by wzięła Torchika, to jest Pokemon ognisty. Tak mi się wydaje, że ognisty i waleczny. Więc jeśli by go właśnie wzięła, no to wodny Pokemon powinien sobie z nim nieźle dać radę. No jeszcze poziomu nie ma. Co mi dasz? Jeśli Pokemon się zmęczy, weź go do Pokemon Center. Jest Pokemon Center w Old Town niedaleko stąd. Dobra, ale ja chcę chociaż jeden poziom zdobyć w tym pierwszym odcinku. Wurmple! Cześć! O Jezu, kobieta! Ale ja kobiet nie biję. Dobra, bo to nie ja biję, no to... to się nie liczy, okej? Okay? Ha, nie trafił we mnie, jestem za szybki dla ciebie. Spania czymania. Dobra, nie było tego. Jest! Będzie poziom, będzie? Proszę, proszę. Jest! Ledwo się udało. O! Nauczył się Mud Slapa. Zobaczymy, jaką to ma moc. ...20. Atak ma 35. Dobra, ale może będzie efektywny. Okej. Okay. Poké Center. Czemu nie? Można się troszkę podładować. Tu przewinę, bo chyba każdy wie, jak to wygląda. No i myślę, że w tym momencie zakończę odcinek. Możliwe, że między odcinkami troszkę potrenuję. Mam nadzieję, że nagrywam. Tak w ogóle. Się okaże. Okej, okay, kochani. Nowa seria, więc mam nadzieję, że będzie dużo ludzi pisało. Komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. No i cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, pa!